Nowodworze zaczęło się rozwijać wtedy, kiedy został wybudowany ośrodek zdrowia, a inwestycja powstała za czasów rządzenia w socjalizmie przez Gierka. Województwo krakowskie ówczesne dostało dotacje na 3 ośrodki zdrowia w całym województwie dawnym krakowskim. Wszyscy naczelnicy powiatów, bo wówczas nazywali się naczelnikami powiatu, jeździli, by wydębić pieniążki na budowę ośrodka zdrowia. Z Tarnowa nikt nie jeździł, tylko ja osobiście, robiąc zdjęcia, zawożąc zdjęcia starego ośrodka, który był w Radrynej, w dwóch pomieszczeniach w budynku rządcy Sanguszki. I wtedy ja zdobyłem te fundacje i pieniądze na inwestycje ośrodka zdrowia z 3 mieszkaniami w Nowodworzu. A że w Nowodworzu, to dlatego wymyśliłem sobie i czyniłem starania, bo to był teren Skarbu Państwa, żeby ośrodek zdrowia był w pośrodku miejscowości, które należały do ośrodka zdrowia w Radnej. I stąd się zrodziło, że ośrodek zdrowia powstał w Nowodworzu w bardzo rekordowym tempie wówczas, bo w ciągu w marcu rozpoczęte, a na jeden ze zjazdów partii w ówczesnych rządach był oddany do użytku 6 grudnia, 32 lata temu. Ale budowa była stylem starodawnym po prostu. Nie było wierceń, a tu podłoże ziemi jest niejednolite, bo tu dawniej za Sanguszki były obory, a później były tak zwane warsztaty rejonu dróg publicznych w Tarnowie, w stodołach i chlewniach po Sanguszce. I od tego momentu Nowodworze zaczęło żyć. Powstawał najpierw jeden sklepik, następnie drugi sklepik, powstało centrum, powstała apteka i tu się zrodził ten taki trzon centrum wsi Nowodworze. Obecnie oddawany budynek to jest część budynku starego, mieszkalnego, gdzie na parterze była poradnia dziecięca i zaplecza gospodarcze. A piętro, ze względu na to, że było popękane ściany, zostało rozebrane. A teraz dzięki dotacji z Unii Europejskiej i funduszom Urzędu Gminy w Tarnowie został przepięknie odrestaurowany z nowym projektem. Przepiękny obiekt. A obok znajduje się nowy ośrodek zdrowia, który wybudowaliśmy prywatnie, tak zwany ośrodek rodzinny, bo to jest rodzinna spółka partnerska, czyli ja, córka i zięć, którzy są lekarzami, wszyscy jesteśmy specjalistami. Obiekt jest dostępny od godziny 7 codziennie do 18. Mamy przemiły personel, wykonujemy wszystkie badania analityczne na miejscu i nie wysyłamy, jak inni lekarze, do specjalistów, bo nie umieją leczyć pewnych rzeczy, a ze względu na to, że my jesteśmy specjalistami, to mają poradę nie tylko z opieki podstawowej, ale i specjalistycznej. Czy do ośrodka przychodzą wyłącznie mieszkańcy tutaj przynależni, czy również z innych miejscowości, innych gmin przyjeżdżają i obsługujecie w ośrodku? Do naszego ośrodka zdrowia aktualnie zapisanych jest ponad 4000 ludzi. Bardzo dużo ludzi jest z okolicznych wiosek i innych gmin, i z samego Tarnowa, bo mają dojazd piękny, bo duży parking, a teraz wszyscy posiadają samochody, to tylko tam się skupiają, gdzie może człowiek zaparkować, a jak jest ciężko chory czy
nie może chodzić, to podjeżdża pod sam drzwi ośrodka zdrowia i ma wyznaczoną godzinę przyjęcia, że nie ma oczekiwań, bo każdy telefonicznie może się zarejestrować na tydzień wcześniej, w przeddzień, w tym samym dniu i ma wyznaczoną godzinę. Przyjmujemy dziennie nieraz po 80 do 85, 90 pacjentów dziennie i na poczekalni ludzi nie ma, bo tak to organizacyjnie my zrobiliśmy, żeby ludzie mieli tą dogodność i byli zadowoleni z usług lekarskich. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.